kwietniu przedłożę projekt uchwały Radzie Miejskiej i jeśli Rada projekt zaakceptuje, od września wdrożymy bon żłobkowy, poinformował podczas poniedziałkowej konferencji prasowej prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz. Skierowany zostanie do rodziców dzieci objętych opieką żłobkową w prywatnych placówkach, nie w miejskich żłobkach, i obecnie w Suwałkach mamy 326 miejsc w prywatnych żłobkach, niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych. Bon będzie miał wartość 300 zł i postać pieniędzy, które rodzice dostaną na konto. Znikną jednak dotychczasowe dotacje dla niepublicznych żłobków. Obecnie niepubliczne żłobki dostają dopłatę z kasy miejskiej w wysokości 147 zł na każde uczęszczające dziecko. Prezydent chce dołożyć do tej kwoty 153 zł. Całkowity koszt tego programu na ostatnie 4 miesiące 2019 roku to 400 tysięcy zł. Aby otrzymać bon, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Pierwszy z nich to posiadanie suwalskiej karty. Gdy już ją posiadamy, pozostają trzy warunki. Rezygnacja z usług publicznego żłobka, posiadanie zatrudnienia lub innego źródła zarobkowania, a ostatni z warunków to nieprzebywanie równolegle z opieką żłobkową na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy też wychowawczym. To jest rozwiązanie, które idzie do rodzica bezpośrednio. To rodzic zdecyduje, gdzie jego dziecko będzie uczęszczało do jakiego żłobka. Jak podkreśla Rankiewicz, to jest takie rozwiązanie, oprócz suwalskiej karty mieszkańca, które w pewnym sensie ma tworzyć jak najlepsze warunki do wychowania małych dzieci w naszym mieście. Tym się powinniśmy wyróżniać. Powinniśmy również przyciągać tymi różnymi zachętami młodych ludzi, zachęcać ich do tego, żeby wiązali swoje miejsce zamieszkania tutaj z Suwałkami. Tutaj jest praca, a wobec tego na nas jako samorządzie ciąży obowiązek, żeby raz opiekę zapewnić, później przedszkola, później edukację w szkołach podstawowych, szkołach średnich i tak dalej. Nie? To jest właśnie takie przemyślane działanie, które chcemy wdrożyć w naszym mieście.